Hej, tu Kisio Gaming, czyli Marcin i Kena Piroty. I witamy w części 15 Keny. Dzisiaj musimy wrócić do wioski i złożyć maskę Taro, którego pokonaliśmy, znaczy nie jego, jego mroczne alter ego. O, zrymowałem. Nie jego, ale mroczne alter ego. W poprzednim odcinku musimy złożyć jego maskę na ołtarzyku. Ale najpierw musimy się kopnąć do wioski. Znaczy najpierw. No, bo tam jest ten ołtarzyk. Na cmentarzyku. Ołtarzyk na cmentarzyku. No, wiecie o co chodzi. A wioska jest tutaj. Chciałem tych pilotów poszukać jeszcze, ale to... Czas bym tylko wam tracił i sobie. Może kiedy indziej. Jak już będziemy kończyć grę, wtedy się powracamy w różne miejsca. I poszukamy tych rotów. A tam inna maska jest. Dobra. Ołtarzyku przybywam. A, już się zamyśliłem. Nic na drzewach nie ma, nie. Dobra. Corruption in the forest has cleared as well. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done. If you wish to reach the mountain shrine, a skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Dobra. Wow. Adira's mask. Search the woodsmith in the fields beyond the storehouse. Dobra, dobra. Czaję, czaję. No taka jest super maska będzie. O, tu jest maska Taro. Czyli wszystkie maski, które odeślę te dusze w pokój. Pokój. Do wiecznego odpoczynku. Tutaj będę przesyłał na cmentarz. A tam jak nie mam, będzie finałowy boss. Znając życie. Coś to złowrogo wygląda. Dobra, idziemy na farmę. Co było to? Iść czy nie iść? Dobra. Raz, dwa. Albo nie. O. Dziwny dźwięk był. Dobra. A, to ten się teleportuje. Dziadek. Gdzie ta farma? Na prawo. Adira's mask. Używamy. O, farma. Szybko znalazłem. Tak? No tak, to są pola, domki, farma. Oczywiście trochę zatruta. Najpierw sobie poszperamy po domach. Czy niczego nie przegapiliśmy. Pieniążki. Kurde, to był taki pierwszy poważny boss w tej grze, ten Taro. Ale bądź co bądź się z nim męczyłem. No, 24 złotych, super. A ja się z nim męczyłem. To nie chcę wiedzieć, jak wygląda ostatni boss w tej grze. Na ekspercie. O. Postawić proszę. A nie, trzeba przesunąć. Tylko gdzie? Kurde, przeciwnicy.
Gdzie te figurki stoją? Zaraz znajdę. O, tu. Trzy aż są. Będziemy najpierw pokonać przeciwników. Bo znając życie, też pewnie coś nowi będą. Jak to w grach bywa. Co jest? A! Jej! Dobra. Zobaczymy, z czym mamy do czynienia. To kurde to. Wow. A to taka mini wersja tego bossa, co walczyliśmy kiedyś. Super. Kurde, tylko. Au! Ej! Ty no, bo wiesz, że ginę na tym przeciwniku, nie? Au! Ty no. Czasami strzela, czasami nie strzela. Dalej. Dobra, chodź tu. Jesteś mój. Albo nie? O, nie przywalił. O co? Aha, kontra. Kurze, pójdę nie umrzeć. Na plecach ma jeszcze sobie ten punkt. Ty zginę, nie. Jeszcze nie. Dobra. Ty no, zginę, zginę. Zginęłam. Bez ja, że zginęłam. Zginęłam. Aj. Pierdziele. Dobry początek. Dobry początek, Marcin. Nie ma co. Aj. Na początku użyłem tego Rothamera. To mi kurde zżera jedno kółeczko. No. No. Można trzeba się pozbyć tych dziadów. Ej no, ty do mnie. Au. Pierdziele, szybciwnie. Jak razu tego przeciwnika jest bardzo silny. Znaczy nie, to jest zwykły. Przeciwnik, to jest mini boss. Ciężko wyczuć. Boom. Noszę, nie mogę trafić. Aj. Czekaj. Nie wiem, czy to jest... A mi się wydaje, że nic kurde nie robię. Wo. Aha, kontra. Ty, ja mu nic nie robię chyba. Au. Ty, no znowu zginę, nie? Wow. Co chcę mu strzelać? To naprawdę czasami rzeczy nie robiłem. Pierdziele, nie? Boże, wreszcie. Bez ja, że się męczyłem tyle czasu z nim.
Aż dziwne. Bez jak to tutaj cały czas było. Kurde. Nawet nie zwróciłem uwagi podczas walki, czy tam tam za lasu było, czy nie. Ale jeżeli tak, to jestem, kurczę, po prostu głupi. Bo nie użyłem tego w ogóle. Oj. Ej. Ty zgubiliście posąg. Podnieś mi to. Idziemy. Bo nie mogę się za bardzo od nich oddalić. Mógł był wątek, nie wiedział co zrobić. Hop. No, już prawie jesteśmy na miejscu. Hop, dobra. Jeszcze jedna figurka gdzieś tu jest. Jak czterte? A, bo to się zalicza do wioski ciągle. A, dobra. Czaję. Książka jest farma, to jest po prostu dalsza część wioski. Kurde, nigdzie nie mogę wejść. Nic pozwiedzać. O! A. Pieniążki. Ja kurde jestem. Dalej pieniążki. Dobra. O. Jej, o. Co to? Czy to też mi otworzy, czy nie? Chyba nie. Nie. Taki bonusik pieniężny. Ty, no ciągle nie mogę być z podziwu, że tak się męczyłem z tym przeciwnikiem. Ty. Tam jest zamknięte. Tu jest wszędzie skażone oczywiście. Dobra, chyba idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. Gdzie w ogóle mieliśmy iść? A tu jest ta farma aż. Wow. Szmat drogi, że tak powiem. Kurde. A, tu możemy teraz sobie podkarzać troszkę. Nie, bez jaj. Aha. Rośliny zaczynają wyrastać pod nim. Uiii. To jest chyba flower shrine, tak? Si. Dawaj pieniążki. Których mam już kurde nie wiem ile. Znaczy wiem ile, ale w sensie, że dużo. Chodź, smoku. Czy czym ty tam jesteś? Możesz mi to odchodzić, czy nie? No chyba nie. Dobra. To gdzie indziej pójdziemy? Na przykład tu. Ej, no tego też nie możesz odkazić. No, może odkażać tylko takie małe rzeczy. Bo to takie bardzo porośnięte, to się odkaże chyba jedynie za pomocą... No... jedynie za pomocą tych Spirit Mail. No, jakiegoś specjalnego ekwipunku, typu właśnie łuk. Czy nie wiem, bomby chyba też są jakieś w tej grze. O, no co? Co tu się robi z tym? Nie wiem, na razie się nie dowiem.
Nie, to nie ma sensu zwiedzać na razie, bo pewnie później coś w tej grze dostanę, żeby podblokowywać tutaj różne rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Żeby znowu nic mnie nie rozproszyło po drodze. Nie, nie patrz na to, nie patrz na to. Idziemy prosto. No, jeszcze jedna figurka mi się przydała. Tu jest co? Aha, tu jest pozarastane. To idziemy dalej. Kurde, czerwona woda. Jak kryw. Mówcie, że znowu boss. Się tam kryje. Idę na pałę, nawet nie wiem gdzie, czy dobrze idę. Czy do jakiegoś sekretu, czy w ogóle. O, ma do sekretu. Ej, mam czapkę. Kot. Tak? Cat. Cat hat. Co było? Nic. Ui. Dobra, z czasem stoimy dobrze. Czy zobaczymy, co się kryje z prawej strony. Ale chyba nic. Znaczy, też się kryje, ale... jest zamknięte. Dobra. Proszę, nie żaden boss nie wyskoczy. Nie bądź bossem, nie bądź bossem. No tam jest. O, macie szczęście. 5 z 20. O! Mamy chyba tego dużo. Do upgrade'u. 200. A, to i 300 kosztuje. W ogóle tego praktycznie nie używam. Używać nie będę. Nie, na razie nie. No dobra, to chyba zakończymy tą część. Gdzie ta trzecia figurka, kurde, jest? Co to było? Boże, nawet drzwi się strasznie zamykają. O, tam przeciwników ile jest? No, to tu zaporą. Tarczą raczej. Coś chciałem zrobić, kurde, zapomniałem. Dobra. Nie ma co. O, tam coś się świeci na górze. Cały czas to samo, nie? Mówię, że nie ma co szukać. A dalej chodzę, patrzę i szukam. O, dzbanek. Kolejna część polegająca na tym, że się szwendam i szukam Bóg wie czego. Dobra, kończymy tą część tutaj. Mało zrobiliśmy, prawie w ogóle nic. Ale zbieraliśmy pieniędzy, pokonaliśmy przeciwników trzech. Wow. No i dalej będziemy iść na farmę. A nie no, przecież maskę oddaliśmy na ołtarzyku. Na taro. No nic, kończymy tutaj. Tak więc dziękuję za oglądanie części 15. I w 16 mam nadzieję, że dojdziemy o tu. Na farmę. Nie wiem, co to za pustkowie tutaj. Tylko 3 roty, jedna czapa, jeden spirit mail. Wow. No nic, dziękuję ponownie za oglądanie części 15. I do usłyszenia w części 16. Na razie.